W zeszłym roku zanotowaliśmy wzrost produkcji. To już jest kolejny wzrost, który będzie plasował nas na pozycji lidera pod względem produkcji sprzętu AGD w Europie, szczególnie tego dużego. Z tym, że mieliśmy małe perturbacje też i po stronie producentów. Jeden z producentów wrocławskich miał ciężkie chwile. Pod względem produkcji to zaważyło prawdopodobnie, że te wzrosty nie są takie oszałamiające. Również pod względem eksportu sprzętu po latach dwucyfrowego wzrostu niestety teraz zanotowaliśmy taką stagnację i prawdopodobnie tylko powtórzymy wynik z poprzedniego roku. Niestety produkujemy więcej, ale wartościowo ta sprzedaż, ta produkcja, sprzedaż i eksport nie rosną, co świadczy o tym, że możliwe, że produkujemy tańsze wyroby, albo jest to związane, to prawie na pewno, z mniejszym popytem też w krajach zachodnich. Także to ożywienie w niektórych krajach, tak jak w Niemczech, jeszcze nie jest takie mocne, a z kolei w innych jeszcze nie nastąpiło w ogóle. Pod względem eksportu wartościowo, niestety w dużym AGD zanotowaliśmy zerowy wzrost, mimo że były fantastyczne segmenty, takie jak chłodnictwo, poszło w górę bardzo, bardzo szybko i bardzo mocno, ponad 20%, tak na przykład w zmywarkach, czy już w takich wspomnianych suszarkach do ubrań, niestety mieliśmy kilkuprocentowy spadek. Także w dużym AGD ten wzrost eksportu był zerowy. Niestety w małym AGD było kilkanaście procent spadku eksportu w ujęciu wartościowym. Specjalizujemy się jako kraj w produkcji dużego AGD i tutaj w pralkach jesteśmy naprawdę potentatem. Zmywarki również, mamy dwie wspaniałe fabryki suszarek, które produkują na całą Europę, mimo że w Polsce nie ma jeszcze rynku prawie na suszarki, dopiero go budujemy, to produkujemy na całą Europę. Również chłodnictwo, które jeszcze niedawno było takim jakby drugorzędnym segmentem, teraz notuje dwucyfrowe wzrosty rok po roku, także tutaj będziemy na pewno wejdziemy już do ścisłej czołówki producentów również w tym segmencie.